Kochani przyjaciele, drodzy internauci, chcę dzisiaj do Was mówić o rzeczach bardzo trudnych, o Bożym gniewie i o Bożych karach. Witam Was bardzo serdecznie, kochani słuchacze, drodzy internauci, po dość długiej przerwie. Była spowodowana licznymi wyjazdami, rekolekcjami i w Polsce, i za granicą, i dwukrotnym wyjazdem na objawienia do Trevignano Romano, gdzie jechały ze mną dość spore grupy tutaj z Polski. Przygotowujemy się do następnego wyjazdu na 3 września, na objawienia Matki Bożej. Temat, który postanowiłem podjąć w naszym dzisiejszym internetowym spotkaniu, jest trudny, a nawet bardzo trudny. I zdaję sobie sprawę, że może dla wielu będzie nawet kontrowersyjny. Może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale nie o to mi chodzi, żeby się ze mną zgadzali. Ale o to, żeby mówić prawdę i tylko prawdę i żeby mówić to, czego domaga się, żeby mówić dzisiaj w tych trudnych, bardzo trudnych czasach, w których przychodzi nam żyć niebo samo. Dlatego dość długo się przygotowałem do tego tematu. Częściowo ten temat już poruszałem wielokrotnie, natomiast w taki sposób skondensowany, żebym mówił tylko na ten temat, to jeszcze chyba tak nie było, przynajmniej ja sobie nie przypominam. Kochani, o Bożym gniewie chciałbym dzisiaj mówić, o Bożym gniewie i o Bożych karach. Co to jest ten Boży gniew? Niektórzy mówią, że ponieważ Bóg jest miłosierny, to się wcale nie gniewa. Powiem tak wprost i kolokwialnie, są głupi i są w wielkim błędzie. W Piśmie Świętym, kiedy weźmiemy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, znajdziemy wiele tekstów, które mówią wprost o Bożym gniewie, zwłaszcza w Starym Testamencie, ale nie tylko w Starym Testamencie. W Starym Testamencie wprost, powiedzielibyśmy, większa część tekstów mówi o Bogu, który się gniewa i o karach, które zsyła na świat w wyniku tego swojego gniewu. Co to jest ten gniew? Najprościej byśmy mogli powiedzieć. To jest najprostsze określenie, moglibyśmy szukać bardziej skomplikowanych, bardziej teologicznych, ale to nie o to chodzi. Najprostsze określenie Bożego gniewu. Boży gniew jest to wstręt Boga do zła, do grzechu, obrzydzenie Boga, wstręt Boga do grzechu. Objawia się właśnie poprzez Boży gniew. Jest to reakcja Boga na grzech i na zło, które jest w świecie. Mówili żeśmy już o tym wielokrotnie, że Pan Bóg nie stworzył zła. Zło jest na świecie owocem zawiści szatana. Weszło na świat poprzez złego ducha. Weszło na świat poprzez najpierw bunt części aniołów przeciwko Bogu. Te anioły zostały strącone przez pozostałą część aniołów pod przywództwem Michała Archanioła w miejsce, które nazywamy piekłem, i ze wszystkich sił walczą z ludźmi stworzonymi na obraz i na Boże podobieństwo, żeby ich od Boga odciągnąć i doprowadzić do całkowitego upadku, czyli do grzechu, a w konsekwencji zaprowadzić na potępienie wieczne, czyli do wieczności ich zaprowadzić bez Boga. Wszelkie zło, najmniejsze, przez Boga jest znienawidzone. W Starym Testamencie mamy wiele tekstów, zwłaszcza psalmy, gdzie psalmista pański natchniony mówi, wyraża słowa Boga. Nienawidzę zła, mówi Bóg, nienawidzę grzechu, brzydzę się grzechem, brzydzę się złem. Natomiast Bóg nigdy nie mówi, że brzydzi się grzesznikiem. A poprzez wielką apostołkę Bożego Miłosierdzia siostrę Faustynę mówi wprost, im większa nędza, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. Chciałbym, żebyśmy się w tej konferencji na chwilkę pochylili nad relacją pomiędzy Bożym miłosierdziem, Bożą sprawiedliwością, a Bożym gniewem. Kochani, dziś wielu ludzi wyznaje fałszywą, całkowicie fałszywą teologię fałszywego miłosierdzia. To jest wielka herezja. O tym już mówiłem, nie będę wchodzić w szczegóły. Natomiast no właśnie ta fałszywa teologia Bożego miłosierdzia, fałszywe Boże miłosierdzie całkowicie neguje i Boży gniew, i Bożą sprawiedliwość. Według niektórych Bóg jest tylko miłosierny, a więc jeżeli jest miłosierny, to nie ma w nim miejsca ani na gniew, ani na karę, która jest konsekwencją Bożego gniewu. Bo jeżeli Bóg się nie gniewa, no to też nie może karać. Kara, święty Augustyn o tym wielokrotnie wspomina, jest konsekwencją Bożego gniewu. Poprzez grzech my, ludzie, zasługujemy na karę. O karach Bożych znowu znajdujemy wiele tekstów w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. To jest prawda naszej wiary. Jedna z 6 praw naszej wiary mówi, że Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. A więc to, że Bóg karze, to jest prawda naszej wiary. Jeżeli ktoś odrzuca prawdę o Bogu, który karze, no to tak naprawdę jest heretykiem. Tak naprawdę neguje jedną z prawd wiary. Jest to bardzo ważna prawda wiary, bo jeżeli nie ma kary za zło, to tak samo nie ma nagrody za dobro. W Bogu wszystkie przymioty są doskonałe, a więc w Bogu i miłosierdzie jest doskonałe w stopniu najwyższym, ale i sprawiedliwość jest w Bogu w stopniu najwyższym. Gdyby Bóg nie był sprawiedliwy w stopniu najwyższym, nie mógłby być miłosierny też w stopniu najwyższym, ponieważ Bóg jest absolutnie doskonały i wszystkie przymioty, które w Bogu są, są doskonałe i są w stopniu najwyższym. Żeby Bóg mógł nagradzać za dobro, musi karać za zło. A więc musi być to rozróżnienie, ponieważ jeżeli by nie było konsekwencji za wykonane zło ze strony Boga, no to też nie byłoby nagrody za dobro, które człowiek wykonuje. Człowiek nie musiałby się absolutnie starać o dobro, wysilać o dobro, bo cokolwiek by uczynił, dla Boga byłoby to obojętne, a my wiemy, że tak nie jest. Pan Bóg na wielu miejscach w Biblii mówi, że brzydzi się złem. To obrzydzenie w Bogu do zła jest tak potężne, jest tak wielkie, że łączy się z gniewem. Ten gniew Boga jest potężny. On się wyraża w potężnych karach zewnętrznych. Te kary w Starym Testamencie często spadały na naród wybrany. To były epidemie, trzęsienia ziemi, wojny, różnego rodzaju inne kataklizmy, które dotykały naród wybrany. Pan Bóg ich doświadczał, oni tak bardzo często się nie wracali do Pana Boga. Chociaż kiedy te doświadczenia już takie były potężne, to błagali o litość. No wiemy, że te grzechy narodu wybranego, które były tak potężne, doprowadziły do niewoli babilońskiej, do zburzenia świątyni, do tego, że na pewien czas naród jak gdyby był całkowicie unicestwiony. Pozostała przy Bogu tylko ta reszta Izraela w wyniku grzechów, które popełniał naród. Zostali wypędzeni ze swojej ziemi, popadli w niewolę babilońską, świątynia przestała istnieć i tak dalej, i tak dalej. Spadały na nich też plagi w postaci chorób różnego rodzaju, epidemii, na przykład taką karą wielką, którą ściągnął na siebie i na cały naród król Dawid, była kara za zamordowanie męża Batszeby i za to, że wziął ją sobie za żonę, depcząc Boże przykazania. Pamiętamy, że wtedy przyszła potężna zaraza, która dotknęła wielu mieszkańców Jerozolimy, ale Bóg zlitował się nad narodem. Kochani, o tych karach Bożych ze Starego Testamentu moglibyśmy wielokrotnie mówić, ale też Pan Jezus mówi o karach Bożych w Nowym Testamencie. Pamiętacie, na pewno pamiętacie, jak nie pamiętacie, to warto, żebyśmy to sobie odświeżyli, tę historię, jak przychodzą do Pana Jezusa wysłannicy, apostołowie przychodzą i mówią, że Czy słyszałeś, że zawaliła się wieża na ludzi w Siloe? Wielu zginęło. To była potężna wieża, która rzeczywiście w tamtym czasie to była potężna katastrofa. Kilkadziesiąt osób poniosło śmierć wtedy. I to osób całkiem niewinnych. Wiele dzieci zginęło też. I Pan Jezus wcale się nie rozczula nad nimi, nie płacze, nie mówi: oj, coś co strasznego się stało, ale mówi co? Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. A więc jak gdyby ostrzega i swoich uczniów, i tych, którzy go słuchali, przed karami bożymi, które mogą przyjść, jeżeli ludzie się nie nawrócą. Kary Boże zawsze wiążą się z brakiem nawrócenia człowieka, ze złem, które ludzie popełniają. Kochani, dziś na świecie popełnia się wiele zła. Mamy wiele ostrzeżeń z nieba, wiele znaków, począwszy od objawienia Matki Najświętszej w Fatimie, już zatwierdzonych, uznanych przez Kościół, tak bardzo drogich naszemu sercu, poprzez inne objawienia, które jeszcze nie są uznane, ale w których jest wiele elementów, które mogą świadczyć o tym, że są prawdziwe i rzeczywiście pochodzą z nieba, jak choćby objawienia w Medjugorje, mamy jeszcze inne zatwierdzone przez Kościół w Akita. Ostatnio mamy objawienia w Trevignano, chociaż nie zatwierdzone, ale też nie potępione. Biskup się życzliwie przygląda tym objawieniom i z tego, co mi wiadomo, są podjęte badania. W tych wszystkich, już nie wspomnę o innych, w Anguera, w Itapiranga, jeszcze wiele innych miejsc we Włoszech i w innych miejscach poza we Włoszech, chociażby Wyspa Capri, gdzie do tej pory też są objawienia Matki Najświętszej, wiele innych miejsc na świecie, gdzie Maryja się zjawia i wzywa nas do nawrócenia i ostrzega nas przed grzechem i mówi: jeżeli się nie nawrócimy, to na świat przyjdą kary. Wielu wierzących dziś nie chcą mówić o karach bożych. Nawet w perspektywie tej pandemii, która nas dotknęła, nawet w perspektywie tego wszystkiego, co ostatnio się działo na świecie, powodzie, pożary potężne. Ja myślę jednak, że na to wszystko właśnie musimy spojrzeć w kategoriach bożych kar, bożych znaków, które Pan Bóg daje dla świata i mówi do nas Bóg: jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Chociażby w objawieniach w Trevignano Romano ostatnio Matka Najświętsza mówiła o wodzie i o ogniu, który wejdzie do miast. Jakieś 2 miesiące temu o tym mówiła. Nie trzeba było dużo czekać. Rzeczywiście widzimy, jakie potężne spustoszenia zostały wyrządzone poprzez wodę i poprzez ogień. Widzimy, jakie spustoszenia na świecie, i duchowe, i ekonomiczne, i społeczne wyrządziła pandemia koronawirusa, która nadal trwa i która wcale nie odpuszcza, może trochę zelżała, ale wcale nie odpuszcza. Wielu bardzo broni się rękami i nogami, żeby absolutnie nie mówić o tym, co się dzieje w kategoriach kary Bożej. Ale jak inaczej możemy spojrzeć na to, co się dzieje na świecie, widząc równocześnie bezmiar zła i grzechu, jaki na świecie się rozlewa. Bezmiar grzechu i zła, jaki rozlewa się w rodzinach, wewnątrz Kościoła, poprzez grzechy osób duchownych, poprzez grzechy popełniane w rodzinach, poprzez takie czy inne grzechy popełniane przez ludzi młodych, poprzez wykorzystywanie dzieci itd., itd. Ile zła, ile grzechu na świecie, ile bluźnierstwa przeciw Bogu, ile niewiary. Matka Najświętsza mówi w objawieniach w Trevignano Romano, że grzechy współczesnego świata są gorsze niż grzechy Sodomy i Gomory i po stokroć bardziej zasłużyły na karę. Wielokrotnie Maryja powtarza, że dzisiejszy świat zasłużył na gniew Boga. Ja tylko wziąłem, przygotowując się do tego dzisiejszego wystąpienia, dzienniczek siostry Faustyny, i policzyłem, że w dzienniczku, który mówi o Bożym miłosierdziu, aż 29 razy Pan Jezus do Faustyny mówi o potężnym gniewie Boga. O tym, że Bóg się gniewa. Ostrzega ludzkość, że jeżeli nie przejdzie przez bramę miłosierdzia, a więc jeżeli się nie nawróci i nie zwróci z ufnością do Bożego miłosierdzia, czyniąc pokutę, żałując za grzechy, przepraszając Boga i błagając Go o miłosierdzie, to będzie musiała przejść przez bramę Bożej Sprawiedliwości. A więc jak gdyby Pan Jezus pokazuje, że mamy dwie możliwości do wyboru. Albo Boże miłosierdzie, ale wtedy musimy się nawrócić, pokutować i żałować. A więc nie jest to tak zwane tanie, lekkie, łatwe miłosierdzie w wydaniu wielu dzisiejszych wielkich piewców miłosierdzia, fałszywego miłosierdzia. Ale jest to miłosierdzie bardzo trudne, które wiąże się z nawróceniem naszym grzesznych ludzi. Musimy paść się na kolana przed Bogiem i błagać Go o to miłosierdzie, żebrać o to miłosierdzie. Musimy podjąć wielki wysiłek pokuty, zadośćuczynienia za nasze grzechy, przepraszania i przebłagania Boga. A więc zobaczmy, że to wcale nie jest takie proste ani łatwe do osiągnięcia. A z drugiej strony, jeżeli tego nie uczynimy, to czeka nas Boży gniew, Boża sprawiedliwość. Ta Boża sprawiedliwość jest bardzo wielka i no, psalmista pański mówi, że jeżeli się gniewasz, któż się ostoi wobec Twojego gniewu? A do Faustyny mówi, że biedni ci, którzy będą musieli przejść przez bramę mojej sprawiedliwości. Nikt się z nich nie ostoi. Przejść przez tę bramę Bożej Sprawiedliwości, kochani, to jest straszna rzecz. Bóg wtedy, no, jak gdyby nie będzie dla nas miłosierny i wyrozumiały, ale będzie rzeczywiście w sposób sprawiedliwy odpłacał każdy nasz czyn. A Boża Sprawiedliwość jest po stokroć większa od ludzkiej sprawiedliwości. Do Faustyny Pan Jezus powie, że moja sprawiedliwość jest po wielokroć, po stokroć większa od ludzkiej sprawiedliwości. A więc pozostaje nam tylko droga Bożego miłosierdzia, żeby uciec przed Bożym gniewem. I ten, kto mówi, że Bóg się nie gniewa, że Bóg nie zsyła kar, że Bóg nie karze za grzechy, jest kłamcą. Nie słuchajcie takich ludzi, którzy wam mówią, że Bóg się nie gniewa, że Bóg jest absolutnie miłosierny. Nie słuchajcie ludzi, którzy wam mówią, że Pan Bóg nie karze, bo Pan Bóg absolutnie karze i zapowiedź wielkich kar Bożych mamy już w Piśmie Świętym i zapowiedź potężnych kar Bożych znajdujemy w orędziu Bożego Miłosierdzia i zapowiedź wielkich Bożych kar znajdujemy w kolejnych objawieniach Matki Bożej, począwszy od objawień w Fatimie. Przypominam, jest to bardzo istotne, że te objawienia są uznane przez Kościół. I to właśnie w tych objawieniach Maryja mówi, że przyjdą tak wielkie, straszne kary Boże na świat. Kolejna wojna przyjdzie, którą Matka Najświętsza zapowiada w Fatimie, w której niektóre narody przestaną istnieć, bo Boży gniew będzie tak wielki. Wielu ludzi nie chce o tym słuchać. Ile razy spotykam ludzi, którzy wprost mi w twarz mówią: proszę księdza, my nie chcemy słuchać księdza, bo ksiądz tylko mówi rzeczy trudne. Ksiądz nas straszy. Kochani, ja was nie straszę. Ja tylko powtarzam i mówię wam to, co mówi Matka Najświętsza i to, co mówi Pan Jezus. To znaczy, że oni nas straszą, że oni mówią nam rzeczy tak trudne, ale im chyba chodzi o to. Ja tak sobie myślę, że właśnie chyba Maryi i Jezusowi o to chodzi, żeby nas przestraszyć, a owocem tego naszego przestraszenia, żeby było nasze nawrócenie. Żebyśmy się tak bardzo przestraszyli wszyscy, żebyśmy się w końcu nawrócili. Matka Najświętsza przecież nie mówi po to, żeby sobie tylko mówić, ale żeby nas w końcu zmusić do nawrócenia. Teksty objawień Maryi, tych ostatnich z Trevignano Romano, bo pytacie mnie często, co Matka Najświętsza mówi. Dostaję od was setki maili z zapytaniami, co Matka Najświętsza mówi, jak to rozumieć. Pytacie mnie, jak rozumieć takie czy inne rzeczy. Kochani, Maryja wzywa nas ciągle do jednej rzeczy, do nawrócenia, żebyśmy się nawrócili. Żebyśmy uwierzyli w końcu w Boży gniew, żebyśmy uwierzyli w końcu w Bożą sprawiedliwość. 2 tygodnie temu bodajże Matka Najświętsza mówi w objawieniach, miesiąc temu prawie, 17 lipca, bo byłem wtedy właśnie na tym objawieniu w Trevignano Romano. Matka Najświętsza mówi 17 lipca, że Bóg jest miłosierny, owszem, ale jest również sprawiedliwy i nie zapominajcie o tym, zwraca się do całej ludzkości, że Bóg jest sprawiedliwy. Przyjmujcie Jego miłosierdzie, ale pamiętajcie również o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i że w tej sprawiedliwości będzie ludziom odpłacać. Zwłaszcza jeżeli nie nawrócą się i nie zwrócą się do Jego miłosierdzia. Zwrócić się do Bożego miłosierdzia to znaczy nawrócić się. Nie ma możliwości doświadczenia Bożego miłosierdzia bez nawrócenia, bez szczerej pokuty, którą człowiek musi podjąć, bez wynagradzania za grzechy, bez zadośćuczynienia za grzechy, które żeśmy popełnili. Kochani, nie ma takiej możliwości po prostu. Boże miłosierdzie nie działa jak myjnia samochodowa na przycisk, że wciskamy przycisk, wrzucamy jakieś pieniądze, naciskamy i wszystko jest wypucowane, wyszorowane bez naszego udziału. Ktoś to zaraz zrobił. Boże miłosierdzie, orędzie Bożego miłosierdzia jest powiązane z wezwaniem każdego z nas do wielkiego wysiłku, nawrócenia i zadośćuczynienia Bogu za grzechy, które żeśmy popełnili. Oczywiście tutaj większą część wysiłku w tym procesie bierze Bóg na siebie. Pamiętacie tę przypowieść o synu marnotrawnym, że ojciec wybiegł mu na spotkanie, syn zrobił tylko jeden mały krok, a ojciec wybiegł na spotkanie, przytulił, ucałował, obdarował i na nowo usynowił, ale niemniej jednak ten wysiłek ze strony syna musiał być dokonany. Musiał być ten wysiłek ze strony syna. Musiała być decyzja na powrót i na nawrócenie. Musiał być to upadnięcie do stóp, wyznanie grzechów, żałowanie i podjęcie, gotowość na pokutę. To są warunki, które musimy spełnić, jeżeli chcemy doświadczyć Bożego miłosierdzia. Inaczej będziemy doświadczać Bożego gniewu i Bożych kar. Kochani, róbmy wszystko, żeby uśmierzyć Boży gniew w naszym życiu i żeby uśmierzyć Boży gniew. Zatem Faustyna w dzienniczku pisze, tu sobie wypisałem taką ściągę, mam świadomość, pisze Faustyna, że zasłużyłam na Boży gniew. Jeżeli Faustyna pisze, że ona zasłużyła na Boży gniew, no to na rany boskie. Na co my żeśmy zasłużyli? Panie Jezu, na co my żeśmy zasłużyli, jeżeli Faustyna zasłużyła na Boży gniew? Święta siostra Faustyna. A więc jeżeli ktoś myśli, że nie zasłużył na Boży gniew, jeżeli myśli, że Pan Bóg nie karze, tylko w sposób bezmyślny, bez naszego wysiłku okazuje miłosierdzie, to jest, wybaczcie kolokwializm, głupi, głupi i jeszcze raz głupi i tak naprawdę nic nie zrozumiał z orędzia Bożego miłosierdzia. Nic nie zrozumiał z tego, co Pan Jezus powiedział do Faustyny, a poprzez nią mówi do nas. Boży gniew, przypominam jeszcze raz, to jest wstręt Boga na każdy grzech, do każdego grzechu, do najmniejszego zła. A więc ilekroć popełniamy grzech, narażamy się na Boży gniew i zasługujemy na Boże kary. I zasługujemy na Boże kary, kochani. Ile razy popełniamy grzech? To, że Bóg nas od razu nie karze, to, że od razu nie karze świata, to jest tylko Jego nadzwyczajne miłosierdzie, Jego szalona, miłosierna miłość, która ciągle czeka i daje nam szansę na nawrócenie. Niemniej jednak to teraz, co się dzieje na świecie, ta epidemia, te kataklizmy, powodzie, susze, pożary, co nas jeszcze czeka, nie wiemy, ale Matka Najświętsza w różnych miejscach na świecie zapowiada bardzo tragiczne wydarzenia, łącznie z trzęsieniami ziemi i z różnymi innymi bardzo tragicznymi wydarzeniami. To są tylko ostrzeżenia Boga dla nas ludzi. To jest ta Boża pedagogika. Maryja mówi w objawieniach w Trevignano Romano, w którymś objawieniu, już nie pamiętam, w którym, ale nie tak dawno, jakieś 2-3 miesiące temu, że Bóg, gdy karze, nie karze z braku miłości. Nawet jeżeli posyła kary, to każda kara posłana przez Boga na świat ma charakter wychowawczy. W tym karaniu, w tym upominaniu świata, które nieraz jest bardzo bolesne, Pan Bóg szuka ratunku dla ludzi. Chce tych ludzi upomnieć, wstrząsnąć nimi, żeby się ludzie jednak nawrócili, ponieważ ludzie nie słuchają spokojnych słów, nie słuchają jego spokojnych wezwań do nawrócenia, do pokuty, to Bóg musi użyć sposobów bardziej drastycznych, wstrząsowych. Dlatego potrząsa światem, potrząsa ludźmi. Przypomnę jeszcze słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do apostołów, kiedy się wieża w Siloe zawaliła. Jeśli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie. Kochani, Pan Bóg nie patrzy na to, czy ktoś jest sprawiedliwy, czy nie, jak żyje. I kary Boże, kiedy przyjdą na świat, to dotkną tak samo i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych, i świętych, i mniej świętych, i tych, którzy bardzo grzeszyli, i tych, którzy mniej grzeszyli. Dlatego musimy się modlić nie tylko sami za siebie i nie tylko dbać o świętość naszego życia, ale też modlić się za grzeszników, za innych ludzi, o ich nawrócenie, o ich opamiętanie, żeby do Boga się zwrócili, żeby się uratowali. Musimy się modlić o ratunek dla świata. To wszystko, o czym mówię, wiąże się z innym bardzo ważnym tematem, który chciałbym poruszyć w następnej konferencji, mianowicie z tematem pokuty za grzechy i zadośćuczynieniem za grzechy, bo ilekroć mówi Pan Jezus o karach, czy Matka Najświętsza, to tylekroć wzywa do nawrócenia i do zadośćuczynienia za grzechy, czyli do pokuty. Słowo pokuta się tutaj pojawia. Pamiętacie, jak w Fatimie dzieci zobaczyły w perspektywie potężnych kar, jakie wisiały nad światem, na niebie wypisane 3 słowa. Pokuta, pokuta, pokuta. W tych 29 razach, o których w dzienniczku Pan Jezus mówi o pokucie, w których mówi o, przepraszam, nie o pokucie, ale o swoim gniewie, w numerze 1533 Faustyna pisze: widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. Kochani, będziemy przeżywać za dosłownie kilkanaście dni kolejną rocznicę napaści Niemiec na Polskę, II wojny światowej, tej strasznej hekatomby, która dotknęła naszą ojczyznę. Miliony zabitych, miliony cierpień ludzkich, obozy zagłady, tyle istnień po ludzku niewinnych, prawda, ile dzieci zamordowanych, ile. To jest coś, co ludzkim myśleniem jest ciężko ogarnąć, ale mówi Pan Jezus do Faustyny, że Polska bardzo, ale to bardzo grzeszyła przed wojną. Widziałam Boży gniew ciążący nad Polską. Grzeszyła Warszawa, która została zrównana z ziemią. Grzeszyła nasza ojczyzna. Grzeszył świat. Jak jest dziś? Jak jest dziś? Ja myślę, że wcale nie jest lepiej, a wręcz jest gorzej jeszcze. Bardzo grzeszymy, dlatego musimy Boga bardzo przepraszać za nasze grzechy, bo stokroć żeśmy zasłużyli na Boży gniew. Zasłużyli żeśmy jako Polacy, zasłużyli żeśmy jako ludzie, zasłużyli żeśmy jako katolicy poprzez grzechy, które, zwłaszcza poprzez grzech niewiary, apostazji, odejścia od Boga. Zasłużyli żeśmy jako osoby duchowne, to mówię w swoim imieniu i w imieniu innych osób duchownych, gdzie tyle zła wewnątrz Kościoła hierarchicznego, tyle grzechu. Widzicie, co się dzieje. Kochani, musimy pokutować, musimy Boga przebłagać za te grzechy, bo inaczej przyjdą straszne kary na świat. Kary, które nad światem wiszą. Te kary nad światem wiszą w tej chwili już. Kary, których my sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Kary, na które żeśmy po 100-kroć zasłużyli. Po 100-kroć jako ludzie żeśmy na te kary zasłużyli. I to, że Bóg jeszcze tych kar nie zesłał, to jest tylko Jego nieskończone miłosierdzie. Ufam głęboko w to i dzielę się tym moim przekonaniem, przeświadczeniem z Wami, że jeżeli będziemy bardzo Boga przepraszać, jeżeli będziemy bardzo pokutować, jeżeli podejmiemy te wezwania, które Bóg do nas kieruje przez swoją Matkę w licznych objawieniach, które kieruje do nas poprzez orędzie swojego miłosierdzia, to potrafimy oddalić te niektóre kary, a niektóre złagodzić, bo Matka Najświętsza mówi wielokrotnie, że niektóre kary już nie mogą być cofnięte. Tak bardzo ludzkość Boga obraziła i ten gniew Boży jest tak potężny. Modlitwą na uśmierzenie gniewu Bożego. O tym mówiłem chyba w 2 ostatnich konferencjach, a na pewno w jednej i to dość dokładnie, jest koronka do Bożego miłosierdzia. Kochani, odmawiajmy tę modlitwę często, wielokrotnie w ciągu dnia, jeżeli damy radę, odmawiajmy. To jest modlitwa na przebłaganie Bożego gniewu. Kiedy odmawiamy tę modlitwę, Bóg Ojciec, nasz najlepszy niebieski tatuś, nasz Bóg Ojciec, który nas stworzył, a którego my nieraz tak bardzo obrażamy, musi patrzeć na świat poprzez rany swojego Syna. I wtedy chociażby chciał nas karać w swoim gniewie, który rozpalają nasze grzechy, nie może tego czynić. Pan Jezus tak pięknie tłumaczył Faustynie, że ile razy ludzie odmawiają tę modlitwę, to Jego Ojciec patrzy na świat przez Jego rany, przez Jego mękę, przez ofiary Jego krzyża i wtedy Jego gniew się uśmierza. Ile razy odmawiamy tę modlitwę, uśmierzamy Boży gniew. Kochani, poprzez tę modlitwę możemy uprosić wiele, a zwłaszcza możemy uśmierzyć gniew, który wisi nad światem, oddalić wojny i inne kataklizmy, które wiszą nad światem. Dlatego tak Was bardzo zachęcam, żebyście tę modlitwę odmawiali w domach, w rodzinach, żebyście się modlili razem, odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Żeby, tak jak Pan Jezus prosi teraz widzącą Gizelę w Trevignano, powstawały wieczerniki modlitwy. Co to znaczy? To znaczy kilka osób, żeby się spotykało w sąsiedztwie, w rodzinach, znajomi, krewni, przyjaciele. Zamiast oglądać wspólnie telewizję, grillować i grać w karty, sięgnąć po różaniec, modlić się, pokutować, przepraszać Boga za swoje grzechy, za grzechy świata, odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jedno nie wyklucza drugiego. Można i grillować, ale na takim grillu na przykład razem spotykając się odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia i pomodlić się, wypraszając miłosierdzie dla świata. Bardzo, ale to bardzo Was do tego zachęcam, żebyście ukochali koronkę do Bożego Miłosierdzia i tę modlitwę na uśmierzenie Bożego gniewu uczynili swoją codzienną modlitwą, żebyście ją odmawiali nie tylko od czasu do czasu, ale żebyście ją odmawiali absolutnie codziennie, a nieraz może i kilkakrotnie w ciągu dnia, jak macie tylko chwilę czasu, sięgnąć po różaniec i odmówić koronkę. Jedziecie samochodem, sięgnąć po różaniec, odmówić koronkę. Takich okazji, myślę, jest wiele, naprawdę nie potrzeba wiele czasu. 5 minut nawet niecałe wystarczy, żeby pobożnie odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kochani, reasumując i kończąc, róbmy wszystko, żeby uśmierzać Boży gniew. Boży gniew jest realną rzeczywistością. Boży gniew ciąży nad nami wszystkimi, biednymi grzesznikami. Boży gniew ciąży nad światem i jeżeli go nie będziemy uśmierzać, jeżeli nie będziemy Boga przepraszać, pokutować, zadośćczynić za nasze grzechy, za grzechy innych ludzi, to ten Boży gniew wstrząśnie światem, przerodzi się, okaże się w Bożych karach, które dotkną świat, które już w jakiś sposób dotykają świat, ale to jest jeszcze nic wobec tego, co może się stać i co wisi nad światem. Dlatego pomagajmy Maryi, która tak bardzo dzisiaj za świat się modli, błaga swojego Syna, trwa nieustannie na modlitwie przed Nim. Można powiedzieć, że tak jak powiedziała ostatnio w Trevignano, targuje się ze swoim Synem o ten świat. Pomagajmy jej ratować ten świat. Przecież to leży w naszym żywym interesie, żywotnym interesie, kochani, żeby ten świat przetrwał i żeby nas nie dotknęły kary Boże, na które po 100-kroć żeśmy zasłużyli. To tyle, co Wam dziś chciałem powiedzieć. W następnej konferencji, którą też dzisiaj postaram się jeszcze nagrać, chciałbym podjąć temat bardzo blisko związany z tym tematem o Bożym gniewie, mianowicie jak wynagradzać Bogu za grzechy. Temat wynagradzania, przepraszania, zadośćuczynienia bardzo blisko wiąże się z tematem Bożego gniewu, bo tak jak już wspomniałem w tej dzisiejszej konferencji, zawsze nas wzywa Pan Jezus czy Jego Matka, mówiąc o grzechu, o złu, o Bożych karach, o gniewie Bożym, do zadośćuczynienia, do pokuty. I obiecuję, że jeżeli będziemy pokutować, to Boże kary zostaną odsunięte albo złagodzone. Na zakończenie korzystam z okazji, że mogę skierować do Was słowo i chcę powiedzieć, Bóg zapłać, Dziękuję, dziękuję, powielokroć dziękuję za wsparcie, którego nam udzielacie, za to, że pamiętacie o nas, że wspieracie nas i duchowo, i materialnie, poprzez Fundację Misjonarzy Jezusa Miłosiernego. Dziękuję i proszę o jeszcze, bo kochani, no potrzeby są wielkie, tak jak mówiłem już kilkakrotnie tutaj, mamy takie wielkie pragnienie, żeby stworzyć na czas ostateczny taką pustelnię triumfu niepokalanego serca Maryi. Mamy na oku miejsce na to, jak gdyby wybrane, przygotowane, wybrane przez samą Matkę Najświętszą. No, potrzeba finansów, dlatego jeżeli możecie, to bardzo, ale to bardzo prosimy o wsparcie. Za wszystkich, którzy to dzieło misjonarzy Jezusa Miłosiernego wspieracie, modlimy się codziennie, tak naprawdę od serca. I w godzinie miłosierdzia, kiedy odprawiamy drogę krzyżową i odmawiamy krąg do Bożego Miłosierdzia i ofiarujemy Wasze intencji prześwięte, zwłaszcza w trzeci piątek każdego miesiąca, kiedy modlimy się, odprawiamy przeświętą za naszych dobrodziełów i ofiarodawców i w modlitwach prywatnych i kiedy sobie przypomnimy i w tych naszych codziennych modlitwach naszej wspólnoty, a spotykamy się kilkakrotnie, 5 razy w ciągu dnia na modlitwę i wspominamy wszystkich naszych dobrodziejów i ofiarodawców, dlatego możecie być pewni, że jesteście i w naszych sercach, i w naszych modlitwach. Jeżeli ktoś ma jakąś szczególną intencję, chciałby ją przesłać do obmodlenia, intencję, którą no, jakoś szczególnie mu leży na sercu, albo jest jakaś bardzo trudna sprawa do omodlenia, proszę nam to przysłać poprzez maila. Obiecujemy, że będziemy się modlić. Jeszcze raz, Bóg zapłać, niech Wam Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi dobro, które nam czynicie ze względu na Jezusa i na Jego Matkę. Kochani, cóż Wam mogę ofiarować na koniec? Na pewno naszą życzliwość, miłość i modlitwę, ale jest jeszcze coś szczególnego, co każdy kapłan może ofiarować i powinien jak najczęściej ofiarować ludziom, których spotyka, do których mówi, którzy są drodzy Jego sercu, to jest nasze kapłańskie błogosławieństwo. Dlatego błogosławię Was, Wasze rodziny, Waszych bliskich, wszystkie Wasze sprawy, Wasze zamysły, plany, oczywiście, oby one były zgodne z Bożą wolą. Niech to Bóg wszystko przytuli do swojego serca. Niech Was błogosławi, niech Was umocni, prowadzi, broni od wszelkiego zła i nieustannie nawraca i zwraca ku sobie. Na to wszystko Was błogosławię. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Przez niepokalane serce Matki Najświętszej, przez przeczyste serce świętego Józefa, przez tajemnictwo Waszych świętych patronów, aniołów, archaniołów, wszystkich duchów niebieskich, niech Was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ufajmy Panu, ufajmy, bo godzien jest, żeby Mu ufać.